Witajcie w kolejnym odcinku kursu na wnętrze. Jak co wtorek pokazuję Wam ciekawe inspiracje i przykłady z aranżacji wnętrz. Dzisiaj opowiem Wam o projekcie Stodoła. Wiem, że dużo osób urządza dom w stodole i chciałabym Wam pokazać, jak możecie to zrobić, jak możecie sobie z tym poradzić. Już przeskakujemy, słuchajcie. Teraz Wam wszystko po kolei opowiem. Zachęcam też, żebyście sobie obejrzeli poprzednie odcinki. Tych odcinków było całkiem sporo. Pierwsze odcinki są zrobione na podstawie mojej książki Od inspiracji do aranżacji, czyli Jak pięknie mieszkać. I to są takie podstawy, które są niezbędne do tego, żeby urządzić sobie wnętrze, więc zachęcam, żebyście moimi krokami przez to wszystko przeszli, żeby Wasze wnętrza były dobrze i funkcjonalnie zaprojektowane. Jak można zaprojektować dom w typu stodoła? Czy to musi być typowy loftowy dom? Absolutnie nie. Wszystko zależy od tego, czego Wy potrzebujecie, jaka stylistyka, kolorystyka Wam się podoba, więc możecie dokonać wyboru na podstawie swoich potrzeb. Możecie wykorzystać stare meble, możecie wszystko zrobić od nowa. Możliwości jest, słuchajcie, bardzo dużo. Ja pokażę Wam tylko jedną z koncepcji. Pamiętajcie przy aranżacji wnętrz, żeby zrobić sobie budżet, tak? Czyli wykorzystać Excela, możecie wykorzystać takie zaawansowane bardziej szablony, które ja mam w moim kursie Jak opracować budżet, znajdziecie je na stronie agnieszkapasiekaadamy.com albo przykładowy formularz, który pokazuję na stronie atoato.pl. Tam w sekcji blog jest artykuł na temat budżetu i w budżecie możecie tam wejść do środka i sobie zerknąć. Jak podacie maila i imię, to przyjdzie Wam taki przykładowy wzór budżetu. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że przy takich większych realizacjach, inwestycjach, ale nawet też przy małych, no liczy się każdy grosz i trzeba po prostu kontrolować te wydatki, żeby to nie była studnia bez dna i żebyście nie zostali z przysłowiową żarówką na ścianie. Czyli jak najwięcej realizujemy w danym budżecie. Tu mamy część wejściową, jest zastosowana cegła, drzwi mają chowaną ościeżnicę, czyli tej ościeżnicy nie widzimy, ona jest schowana w murze. Dużo producentów coś takiego stosuje, więc jeżeli macie ochotę, to jak najbardziej możecie coś takiego zrobić. Takie drzwi mogą być wykończone przez producenta albo mogą być surowe i możecie je pomalować na dany kolor, który Wam odpowiada. Na posadzce możecie zastosować przeróżne materiały, od surowych betonów, żywice, poprzez drewno, poprzez panele laminowane albo poprzez panele winylowe. Winyle sprawdzają się dobrze też na ogrzewaniu podłogowym i wtedy, kiedy chcemy je położyć wszędzie, nawet w łazience, dlatego że one są cienkie, nie musimy robić dwóch poziomów wylewek. Oczywiście stodoły w różnej technologii są projektowane, czyli mogą być to prefabrykaty, może być to stodoła murowana, może być to konstrukcja drewniana. W zależności od tego, co wybierzecie, musicie sprawdzić, jakie macie możliwości wykończenia i jakie będą najlepsze materiały akurat dla Was. Więc tutaj warto się zainteresować, co możecie zrobić w danym wnętrzu wykonanym w danej konstrukcji. W większości przypadków prawie wszystko da się zrobić, ale niektóre rzeczy są bardziej opłacalne. W tym wnętrzu mamy dużo elementów typowych loftowych, dużo metalu malowanego proszkowo, stali malowanej proszkowo. Tutaj mamy duże przeszklenie, które powoduje, że na korytarzu jest bardzo jasno. Na korytarzu też mamy dodatkowe okno, które powoduje, że to światło przenika. To też jest ważne, bo wtedy wykorzystujemy światło dzienne, nie musimy mieć włączonych lamp, a jeżeli już jakieś macie, to warto, żeby to było oświetlenie LED-owe, żebyście mogli wykorzystać jak najwięcej, żeby jak najmniej energii było wykorzystywane i żeby to było jak najbardziej efektywne. Tutaj mamy, zobaczcie, też schody, które są metalowe, balustradę. Na górze jest antresola, za chwileczkę Wam też pokażę. Mamy bardzo często w stodołach duże wysokości, czyli mamy albo antresole, albo jakieś podziały, gdzie ten sufit może mieć nawet, bardzo często ma 6 metrów, 4 metry, 6 metrów. Warto się zastanowić, co chcemy robić z tak dużymi powierzchniami. Czy będzie tam jakaś tapeta, czy będzie jakaś grafika, czy będzie tylko kolor, czy będzie na przykład, tutaj mieliśmy
taką ramkę, która okalała kolor i przez to, że światło się załamywało, to wyglądało to tak, jakby ten kolor nie był jednorodny. Mieliśmy też propozycję z tapetą, być może tutaj też uda mi się jeszcze gdzieś pokazać, zobaczymy, nie wiem, czy akurat to będzie do zrobienia. Zobaczcie, tutaj jest tapeta, zupełnie inaczej wygląda ta ściana. Nie ma takiej wolnej przestrzeni wokoło takiej ramki, a ten kolor jest taki przemazany. Także naprawdę możecie tutaj bardzo dużo rzeczy zrobić ciekawych, zaszaleć. Pamiętajcie też o oświetleniu. Przy wysokich wnętrzach najczęściej trzeba zaprojektować, ustalić z wykonawcą przedłużenie lamp, czyli tych przewodów, które będą dłuższe niż normalnie. Niektórzy producenci to robią, ale większość nie. Więc tutaj pamiętajcie o tym, żeby to ustalić, jak te kable będą wychodziły spod sufitki, jakie one mają być długie, kto to będzie robił, czy elektryk Wam to zrobi, czy będziecie to zamawiać gdzieś w sklepie. Więc na to zwracajcie uwagę. Przy kuchni pamiętajcie, że jeżeli macie wyprowadzenie okapu, rurę od okapu na zewnątrz, to że ten okap powinien stosunkowo nisko wisieć nad płytą, w zależności od tego, jaki rodzaj płyty, jak podaje producent. Więc często w takich rozwiązaniach musimy zrobić też sufit podwieszany, żeby opuścić okap i żeby ta rura była też ukryta, więc tutaj warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli lubicie materiały takie typowo loftowe, czyli jak właśnie cegła, czerń, metal, to możecie jak najbardziej tutaj, słuchajcie, zastosować i ładnie je miksować. Możecie zaszaleć z kolorem, zobaczcie, tutaj kuchnia nie jest biała, tak jak większość osób teraz ma białe kuchnie, ta kuchnia ma złamany taki niebiesko-granatowo-morski kolor. Mamy musztardowe wykończenia, widzieliście je w kilku tutaj wizualizacjach, które pokazywałam, więc pobawcie się tym, zobaczcie, jakie kolory Wam się podobają, zwróćcie uwagę na to, co będzie za oknem, tak? Bo te przestrzenie okienne są najczęściej bardzo duże, więc warto wykorzystać to, co będzie za oknem, bo to będzie też poniekąd wchodziło nam do środka, tak? Czyli te kolory będziemy widzieli od środka i żeby ta kontynuacja tego, co jest na zewnątrz, była też w środku. Także zwróćcie na to uwagę, szczególnie chodzi oczywiście o kolor zielony i błękit nieba. Pokażę Wam kilka inspiracji, zobaczcie. Jeżeli macie duży dom typu stodoła, to warto mieć też wygodną wyspę. No i teraz mamy tutaj kilka przykładów łazienek. Oczywiście stylistyka może być przeróżna. Możecie wykorzystać ten motyw granatu zieleni, który był akurat tutaj motywem przewodnim, czy kolor musztardowy. I zastosować go na przykład na ścianach w łazience. Nie wszystkie ściany muszą być obłożone płytkami. To Wy ustalacie, co Wam się podoba, a co nie. Zobaczcie. Pokazuję zarówno wizualizacje fotorealistyczne, jak i takie bardziej rysunkowe. Także będziecie widzieli różnicę pomiędzy tym, jak wygląda dane wnętrze. To wygląda jak zdjęcia, a w przypadku takiej wizualizacji widzimy więcej krawędzi i linii, czyli precyzyjnie jesteśmy w stanie określić, gdzie coś będzie się zaczynało i kończyło. Tu jest druga klatka schodowa, dlatego że ten dom jest bardzo, bardzo duży. I on był później pomniejszony, ja Wam też pokażę wersję pomniejszoną. Takie schody mają, to jak będą wyglądały schody, to też ma znaczenie, zobaczcie, w takich otwartych przestrzeniach, więc zwróćcie uwagę na to, żeby to naprawdę były fajne schody, ciekawa konstrukcja, żeby to ładnie wyglądało. Tu jest piętro. Zobaczcie, na piętrze już mamy dużo, zdecydowanie niżej. I mamy okna dachowe. Jeżeli robicie sobie ścianę kolankową, to też warto by było, żeby ona nie była zupełnie niska, żeby nie było dużych strat powierzchni na piętrze, jeżeli Wam zależy na tym, żeby wykorzystać te pomieszczenia i na przykład potrzebujecie tych pomieszczeń dużo. Dla gości, dla dzieci, sypialnia, gabinet, żeby była jakaś osobna garderoba, być może jedna łazienka dla Was, jedna dla dzieci. Zwróćcie uwagę na to, żeby ta ściana była troszeczkę wyższa. Tutaj jest dosyć niska, więc tutaj uczulam, żebyście na to zwrócili uwagę. Ale jak najbardziej można takie płaszczyzny z dachem skośnym, który jest w stodołach, wykorzystać. Można wykorzystać, zobaczcie, lustra klejone, jeżeli nie mieszczą nam się klasyczne lustra. Jeśli chodzi o wannę i przesuwanie do ściany, to tutaj zwracam uwagę i tutaj rozmawialiśmy z inwestorem, że wanna lepiej, żeby była bardziej wysunięta. Z kolei jakby była bardziej wysunięta, nie byłoby dwóch umywalek. Tutaj nie jest to idealne rozwiązanie. Lepiej, jak ona jest lekko odsunięta, tak żeby swobodnie można było wchodzić. Trzeba sprawdzić jeszcze ten kąt wchodzenia,
do wanny, żeby to nie było, żebyśmy się nie musieli po prostu schylać, chyba że nie mamy wyjścia i chyba że zależy nam na tym, żeby dużo funkcji w takiej łazience po skosie zmieścić, czyli że mamy na przykład toaletę, miskę ustępową, wannę wolnostojącą i dwie umywalki. Tutaj jest delikatnie, zobaczcie, wanna obrócona, żeby można było łatwiej jedną krawędzią wchodzić. Teraz przeskoczę Wam na antresolę. I antresola została wykorzystana w ten sposób, że mamy wielki regał na dużą ilość książek i jest po prostu takie miejsce do odpoczynku, do relaksu, gdzie można sobie te książki poczytać. Dużo osób wykorzystuje właśnie tą część na antresoli na biblioteczkę i regał. I jak mamy skosy, to też możemy to zrobić. Oczywiście jest to troszeczkę trudniejsze i trochę więcej będzie nas to kosztowało, bo mamy skosy, czyli no, powinniśmy raczej zastosować meble na zamówienie, jeżeli chcemy tą całą przestrzeń dobrze wykorzystać. Chyba że nam to nie przeszkadza, więc wtedy możemy też postawić proste regały, a te elementy nie będą dochodziły po prostu do skośnych ścian. Tu jest fragment gabinetu, który znajduje się na parterze, ale bardzo często takie gabinety znajdują się też na piętrze, więc zwróćcie uwagę na to, żeby tą przestrzeń sobie w takiej stodole wydzielić. No i wszystko zależy też, co będziecie tutaj robili. Jeżeli potrzebujecie, żeby to pomieszczenie było wyciszone, możecie zastosować panele akustyczne, możecie zastosować podwójną ściankę, na przykład kartonową, gipsową z odpowiednim wypełnieniem wełny. Jest mnóstwo tych elementów, które mogą Wam takie wnętrze wyciszyć, ale pamiętajcie też, żeby to wyciszenie było zrobione na drzwiach, żeby po prostu takie pomieszczenie było w różnych miejscach wyciszone, a nie tylko na jednej płaszczyźnie. Tutaj mamy przykład sypialni pod skosami. Te skosy są, jak wiecie już, jak widzieliście, dosyć mocne, duże. Garderoba jest ukryta tutaj za tymi drzwiami, a za tymi, które tutaj widzicie, w tym miejscu mamy wejście do sypialni. Także naprawdę różne potrzeby w takiej stodole można sobie spełnić, różne marzenia. Niektórzy są miłośnikami tapety, niektórzy nie. Możecie naprawdę tutaj poeksperymentować. Pamiętajcie o tym, żeby zrobić sobie jakąś swoją gamę kolorów. Ja kiedyś mówiłam na jednym z kursów na wnętrze, musicie się cofnąć tutaj na YouTubie albo na Facebooku i sobie przejrzeć o tym, jak łączyć takie kolory, jak robić sobie paletę kolorów w programie darmowym Canva. Więc tutaj zachęcam Was do tego, żebyście sobie zerknęli i zobaczyli. No i garderoba też jest robiona na zamówienie, ale możecie też skorzystać z gotowych modułów, po prostu będzie troszeczkę mniej to funkcjonalne. W ogóle przy skosach najlepiej robić rzeczy, które są na zamówienie, ale zdaję sobie sprawę, że to może być też kosztowne i nie każdy może sobie na to pozwolić. Pokój dla dziecka. Meble są wkomponowane we wnęki i zlicowane ze ścianą. No i wszystko zależy od tego, w jakim wieku macie dziecko i jaką kolorystykę lubicie, co chcielibyście tam włożyć. Drugi pokój, zobaczcie. Jak widzicie, tutaj są dosyć spokojne kolory. Mamy dużo piaskowego, beżowego, zielonego. Tu jest motyw akurat dżungli z tą tapetą. Ale Wy możecie zrobić te ściany bardzo neutralne. Na przykład możecie nie wprowadzać takiej tapety, albo wykorzystać naklejki, które łatwo można zdjąć. I teraz pokażę Wam troszeczkę dom po zmianach. On został zmniejszony i zobaczcie, klatka schodowa, przez to, że zostało zmniejszone i musiała ta przestrzeń być bardziej wykorzystana i jest już schowana, czyli ona już wygląda inaczej. I ta część korytarzowa zajmuje nam już trochę mniej miejsca, mamy więcej miejsca na inne rzeczy. Kuchnia też została pomniejszona, zobaczcie. Stół nadal został taki duży. Mamy motyw tapety na ścianie. Trochę inny układ. Ale chcę Wam pokazać, że jedno wnętrze można w różny sposób urządzić. Zobaczcie, tutaj mamy takie elementy, takie raszki, które są w czerni, a tu mamy w drewnie. Tutaj nie widzimy sufitu, bo jest wyrównanie płytą, a tutaj mamy belki, które są na czarno. Zupełnie inaczej ten sufit, widzicie, wygląda. Warto po prostu sobie takie inspiracje zbierać i zastanowić się, co chcielibyście zrobić, a potem przeliczyć koszty, czy możecie sobie w ogóle na dane rozwiązanie pozwolić. Bo to jest ważne.
Zobaczcie. Te prawie takie same meble, które były wcześniej, ale już mamy trochę mniejsze wnętrze i inny jest układ. Przy domach, które są prefabrykowane, gdzie nie możemy zmienić na przykład już instalacji, bo mamy powycinane puszki i to wszystko jest porobione, trzeba wszystko zaprojektować wcześniej. Czyli już na etapie budowy domu powinniście mieć zatrudnionego projektanta wnętrz, który Wam wszystko zaprojektuje, na końcu poda Wam właśnie te wszystkie wypuste punkty i Wy będziecie mogli je zgłosić do firmy, która takie domy buduje. I one powstają najczęściej, powstają po prostu w fabryce i te komponenty poszczególne jadą i są składane jak puzzle na budowie, więc wszystko musi być ustalone wcześniej. Nie zostawiajcie tego na później, także musicie naprawdę wcześniej się zgłosić przed budową. Niektórzy się do nas zgłaszają nawet 3 lata wcześniej, na etapie pierwszych szkiców, gdzie ta koncepcja już jest zrobiona bryły. I wtedy możemy zacząć bawić się środkiem. Tylko warto, słuchajcie, wszystko przeliczyć, żeby później nam na to, co będziemy chcieli, wystarczyło. Bo jednak szczególnie te przeszklenia, one są bardzo kosztowne i trzeba zwrócić uwagę na to, że one pochłoną jakiś konkretny budżet, żebyśmy nie zostali z niczym na środek, bo później będziemy latami robić ten środek, żeby on wyglądał ciekawie i żeby nam się podobał. Tutaj zobaczcie belki, to sam pokój dla dziecka, ale z widocznymi belkami. Już inaczej wygląda. Mam nadzieję, że te inspiracje, które Wam tutaj pokazywałam, Wam się spodobały. Że widzicie, że po prostu można to zrobić w różny sposób. I wszystko zależy od tego, co byście chcieli mieć. Zwróćcie uwagę na to, jaka jest konstrukcja tego domu, typu stodoła. Jaki będzie kąt dachu, jaki będą skosy, jaka będzie wysokość ściany kolankowej, jaki rodzaj posadzki możecie zastosować. Ustalcie sobie gamę kolorów i przede wszystkim zróbcie sobie budżet aranżacji wnętrz. Dużo osób bierze kredyt albo nawet jak nie bierze, wydaje mu się, że pobuduje na przykład taki dom za około, nie wiem, 800, 500, zależy jaki oczywiście duży, albo nawet za milion, a później wnętrza wykończy za 100 tysięcy złotych. To tak nie działa, tak się tego nie da zrobić. Przy dużych powierzchniach, przy dobrych jakości materiałach, przy na przykład takich wielkich przeszklonych drzwiach czy schodach musimy liczyć naprawdę całkiem sporo, nieraz nawet 3 tysiące za metr kwadrat, więc tutaj warto to wszystko, słuchajcie, sobie przygotować. Jeżeli będziecie mieli pytania, to ja chętnie na nie odpowiem. Dajcie znać w komentarzu, pokażcie mi też swoje inspiracje, jakie macie. Jestem bardzo ciekawa, jeżeli budujecie dom typu stodoła, to może podeślijcie jakiś link do Waszego domu, który robicie. Może macie jakieś zdjęcia, także jak najbardziej możecie coś takiego zrobić, ja chętnie to obejrzę. Zapraszam też wszystkich na moją grupę facebookową. Zaraz Wam ją tutaj pokażę, czekajcie. Zaraz Wam pokażę moją grupę, bo tam możecie też pisać do mnie i zadawać pytania. Jak wejdziecie sobie na Facebooka i wpiszecie studio a to, zaraz Wam to pokażę. Proszę, zobaczcie. Tutaj jesteśmy na projektywnętrz.ato na Facebooku. I tu mamy sekcję grupy. Jak wejdziecie sobie w sekcję grupy, jest grupa, która się nazywa Urządzanie Wnętrz ATO. I ja tutaj raz w tygodniu odpowiadam na Wasze pytania. Żeby tutaj się dostać, trzeba odpowiedzieć na 3 pytania. I tutaj w tej grupie są różne inspiracje, są różne przykłady i też są pytania od użytkowników, więc warto po prostu w tej grupie być. A jeżeli jesteście na stronie ATO, możecie też zapisać się na takie 5-dniowe mailowe szkolenie. Zaraz zobaczę, czy mi tutaj zadziała. Które przychodzi na maila. Nie pierwszego dnia, tylko dopiero od drugiego dnia, także musicie poczekać jeden dzień. I możecie też się zapisać na takie szkolenie. Zobaczcie, tutaj u góry macie podpięty taki plik. Wystarczy w komentarzu wpisać słowo kurs i już Was mój pomocnik, mój bot ATO Was pokieruje i będziecie mogli się na takie szkolenie darmowe zapisać. Do zobaczenia w przyszły wtorek. Czekam na Wasze komentarze i życzę miłego dnia.